Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie gościł popularyzatorkę języka polskiego Paulinę Mikułę, która opowiadała o języku stosowanym. Autorka wideoblogu pod nazwą Mówiąc Inaczej przekonywała, że mówiąc nie zawsze musimy trzymać się sztywnych reguł językowych. Dzisiaj na spotkanie zaprosiliśmy panią Paulinę Mikułę, która prowadzi bloga Mówiąc Inaczej, która dba o to, abyśmy starali się mówić poprawnie. Zachęca szczególnie młodych ludzi, bo to jest przekaz wideo, wiadomo, że ten lepiej trafia do młodego odbiorcy. Słuchając, oglądając jej nagrania, jestem zdumiona tym, z jaką ekspresją opowiada o i o błędach językowych, o tym, jak należy mówić poprawnie, o tym, jak na przykład też to, co mnie zainteresowało, wykorzystanie sentencji łacińskich w porozumiewaniu się takim codziennym, ale też przestrzega, że jeżeli nie jesteśmy przekonani, nie znamy poprawnej formy, żeby nie brnąć w to, bo może to zupełnie inaczej wybrzmieć. Mówić inaczej, czyli świadomie. W prosty sposób, ale też niekiedy elegancki. No i dawniej powiedziałabym, że poprawny, ale im jestem starsza, tym silniej się zastanawiam, czym ta poprawność jest. Przede wszystkim język ma służyć komunikacji. Komunikacja sprawna, to znaczy skuteczna i szybka, więc warto dowiadywać się na temat języka różnych rzeczy, żeby komunikować się sprawniej. A jeżeli chodzi o poprawność, to właśnie im jestem starsza, tym mam większy tego dystans, bo dawniej mieliśmy formy, które nie były poprawne, one nagle są poprawne, słowa jakieś odchodzą, nagle wracają, tylko mają inne znaczenie. No i też gdybyśmy mieli takie zero-jedynkowe do tego podejście, to byśmy uznali, że no nie, co to za nowe znaczenie danego słowa. Ale kiedy tak się głębiej nad tym zastanowimy, to pomyślimy, być może potrzebujemy tego słowa w nowym znaczeniu. Dlatego dzisiaj coraz trudniej używać mi sformułowania błąd językowy, bo błąd to jest coś jednoznacznie złego. Popełniliśmy błąd, czyli zrobiliśmy coś złego. A w języku bardziej mi się podoba określenie innowacja językowa. O, albo forma nie mieszcząca się w żadnej normie. Tak bym kombinowała. Język wywołuje w nas duże emocje. Wydaje mi się, że to trochę wynika z tego, co wynieśliśmy ze szkoły. A ze szkoły wynieśliśmy właśnie takie zero-jedynkowe podejście do języka. To jest poprawna forma, a to jest błędna forma. I nie ma nic po środku. Tymczasem język nie jest czarno-biały, on jest pełen szarości. I gdybyśmy na przykład rozumieli, że na dane zagadnienie możemy patrzeć w różny sposób, tak jak na przykład na feminatywy, i starali się zrozumieć tę drugą stronę, a nie tę drugą stronę przekonać jedynie do własnych argumentów, to może tych emocji byłoby mniej. Oglądnąć, a nie obejrzeć? No właśnie nie. Oglądnąć to jest regionalizm, ale na tyle rozpowszechniony, że możemy spokojnie go używać w całej Polsce. Inne słówka? Typu regionalizmy? Oho! Otwarłem na przykład. Ja pochodzę ze wschodniej części Polski, z Lubelszczyzny, i zawsze mówię, że mnie buty natarły. I kiedyś powiedziałam o tym na Instagramie i otrzymałam wiadomość, jak to, niech to natarły, chyba obtarły. I byłam przerażona, że źle mówię. Potem okazało się, że tak mówi moja mama i dowiedziałam się, że jest to zapożyczenie z języków wschodnich, bo dowiedziałam się, że we wszystkich wschodnich językach buty nacierają. I uważam, że to jest piękne i nie powinniśmy właśnie podchodzić do regionalizmów czy też gwar, dialektów, jak do polszczyzny kategorii B, tylko właśnie to pokazuje naszą tradycję, naszą historię, naszą różnorodność. Dlatego absolutnie nie powinniśmy z tym walczyć, tylko powinniśmy dowiadywać się, poszerzać swoją wiedzę, podróżować po kraju i właśnie mieć różnego rodzaju przygody. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty Dodaj do Ulubionych na lata 2020-2023.